Przystojny i elegancki. Stały bywalec wytwornych kawiarni i restauracji. Zawsze zadbany, pachnący zachodnimi perfumami. Towarzyski, uprzejmy i nierówny partner w grze i zabawie. Takim znało go mnóstwo ludzi. Jednak jedne kobiety obdarowywał kwiatami, a inne mordował. Stąd wzięło się jego określenie – elegancki morderca czy morderca z kwiatkiem. Mowa tutaj o Władysławie Mazurkiewiczu, jednym z najbardziej wyrachowanych morderców powojennej Polski. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Na imię mam Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię mężczyzny zwanego krakowskim upiorem, oskarżonego w sumie o 6 morderstw, 2 usiłowania zabójstwa, nielegalne posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, a także handel walutą. Zgodnie z ówczesnym artykułem 225 paragraf 1 kodeksu karnego za każde przestępstwo groziła mu kara śmierci. Władysław był jedynym dzieckiem Leona i Heleny Mazurkiewiczów. Urodził się w 1911 roku w Krakowie. Chłopiec nie miał łatwego dzieciństwa. W wieku zaledwie 3 lat został porzucony wraz z ojcem przez matkę, która zamieszkała w Warszawie z nowym partnerem. Kolejna tragedia nadeszła 6 lat później, kiedy to Helena po jednej z kłótni z narzeczonym przyjęła śmiertelną dawkę morfiny. Kobieta zmarła w wieku 29 lat po przewiezieniu do szpitala. Władysław jako dziecko czytał dużo kryminałów, przez które marzył o byciu prawnikiem. Miał nadzieję, że zawód ten pozwoliłby mu na wyjście z biedy i rozpoczęcie nowego życia. Podjął się nawet studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak po 2 latach zmienił uczelnię i idąc w ślady ojca, ukończył 3-letnią szkołę poligraficzną, a następnie rozpoczął pracę w drukarni narodowej, w której pracował aż do wybuchu wojny. Co ciekawe, okres hitlerowskiej okupacji stał się dla niego przepustką do luksusowego życia, o którym zawsze marzył. Jeden z jego znajomych gestapo, kapitan Rudolf Arnold, wręczył mu legitymację fryzjera tajnej policji, co umożliwiło mu odwiedzanie najdroższych hoteli i restauracji. W pewien sposób można powiedzieć, że stał się nietykalny. Ponadto Arnold dostarczał Mazurkiewiczowi żydowskie złoto, które następnie wymieniał na dolary. Urok osobisty Władysława, a także umiejętność nawiązywania kontaktów pozwoliły mu na stworzenie dobrych relacji również z późniejszym okupantem. Dalej korzystał z przywilejów jako społeczny inspektor ruchu w milicji i ławnik w kolegium. Mocno osadzony w środowisku Krakówka, stał się bywalcem drogich restauracji, a także przyjacielem adwokatów. W wolnym czasie zabawiał damy, grał w karty, handlował walutą, złotem i dewizami. Dzięki znajomościom miał również dojścia do porządnych butów i skór, które sprzedawał z dużym zyskiem, gdyż stanowiły w tamtych czasach towar deficytowy. W Krakowie był bardzo rozpoznawalny poprzez swoją elegancję i obycie. Ludzie podziwiali go do tego stopnia, że tytułowali Mazurkiewicza inżynierem i mecenasem. W większości nie przeszkadzały podejrzenia, jakie ciążyły na mężczyźnie, jakoby miał być informatorem gestapo. Mimo wystawnego życia Władysławowi wciąż było mało. Cały czas szukał nowych sposobów na powiększenie swojego majątku. Aż w końcu znalazł. Mazurkiewicz wabił swoje potencjalne ofiary w mało wyszukany sposób. W kuluarach rozpuszczał informacje o dolarach i złocie na sprzedaż w bardzo korzystnych cenach.
Władysław był cwany i wiedział, że żeby zarobić więcej, musi wzbudzić w kupcach zaufanie. Stąd przeprowadzał tak zwaną próbną transakcję. Badał wówczas możliwości finansowe ofiary, której po pewnym czasie proponował lukratywny biznes. Ostatecznie spotykał się z nimi w odludnych miejscach lub jechali razem do rzekomego kontrahenta. Po upewnieniu się, że ofiara ma przy sobie określoną sumę pieniędzy, zabijał ją. Następnie ciało chował w bagażniku swojego samochodu. Jak gdyby nigdy nic, jechał nad Wisłę i opalał się, czekając aż plaża się wyludni. Po zmroku topił zwłoki w Wiśle, ale odnalezione zostały zaledwie dwa ciała ofiar. Mazurkiewicz miał słaby charakter. Można powiedzieć, że początkowo wręcz się bał, a może brzydził morderstwem. Dlatego pierwsze ofiary częstował zatrutą żywnością. Dopiero po pewnym czasie nabył broń. Pomimo zmiany sposobu zabijania, pozyskiwanie kupców nie uległo zmianie. Nie chcąc patrzeć ofierze w oczy, a także bojąc się ewentualnej konfrontacji walki, zabijał poprzez strzał w tył głowy. Pierwszą, lecz niedoszłą ofiarą Władysława był Tadeusz Bommer, 38-letni polski oficer żydowskiego pochodzenia, ukrywający się w Krakowie pod nazwiskiem Ryszard Staniecki. Mężczyzna zajmował się handlem złotem oraz dolarami. Miał wielu klientów, a jednym z nich był Mazurkiewicz. Bommer, jak inni handlarze, wiedział, że Władysław dzięki swoim układom z Gestapo jest nietykalny. A dodatkowo jest doskonałym sprzedawcą, dlatego chętnie zgodził się na propozycję wspólnych interesów. Mazurkiewicz zamówił u niego 10 złotych dolarówek, a także 4 austriackie, złote dukaty, po czym odwiedził Tadeusza w jego mieszkaniu dnia 16 marca 1943 roku, upewniając się, że towar jest gotowy do sprzedaży. Obaj mężczyźni udali się razem do Niemca mieszkającego w folwarku w Mydlnikach, który był rzekomo zainteresowany kupnem waluty w złocie. Kiedy dotarli na miejsce przed dokonaniem nieprawdziwej transakcji, Mazurkiewicz poczęstował Bommera wódką oraz bułką. Nic nie podejrzewający handlarz skorzystał z poczęstunku, jednak od razu poczuł, że bułka była gorzka w smaku. Mężczyzna zajrzał do środka i zauważył czerwone przebarwienia pod szynką. Niedużo potrzeba było, by zaczęło mu się kręcić w głowie, dostać mdłości i wymiotować. Równie szybko utracił władzę w rękach i nogach. Co więcej, nie był w stanie krzyczeć o pomoc, czemu Mazurkiewicz cały czas przypatrywał się z zawału. Bommer, cudem wykorzystując ostatki sił, dotarł do pierwszego napotkanego po drodze domu. Z pomocą gospodarzy udało mu się wrócić do miasta tramwajem. Wieczorem odwiedził go lekarz, profesor Oszacki, który dał Bommerowi zastrzyk i poinformował o otruciu. Resztka bułki trafiła do analizy, która wykazywała, że znajdujący się pod szynką biały proszek to żelazo cyjanku. Jak wiadomo, cyjanek to substancja silnie trująca, która reaguje z kwasem solnym w żołądku i przekształca się w śmiertelny cyjanowodór, doprowadzając tym samym do śmierci. W przypadku Bommera nie doszło do zgonu, gdyż możliwe, że mężczyzna miał zbyt niskie pH soków żołądkowych. Co ciekawe, zapach cyjanku jest wyczuwalny zaledwie przez 20% populacji ludzkiej, co najprawdopodobniej stanowi cechę uwarunkowaną genetycznie. Tadeusz doszedł do siebie, żądając od Mazurkiewicza zwrotu wszystkich pieniędzy, co też Mazurkiewicz uczynił.
Zaledwie pół roku później Mazurkiewicz miał na celowniku kolejną ofiarę. Wiktora Zarzeckiego, przedwojennego agenta ubezpieczeniowego. Bogatego hazardzistę poznał w kawiarni mieszczącej się na rogu ulic Poselskiej i Grodzkiej. Żeby nie wzbudzać zbyt wielu podejrzeń, Władysław kilka razy kupił od mężczyzny niewielką sumę dolarów. Po pewnym czasie zaproponował mu ofertę nie do odrzucenia, której przedmiotem miało być 1200 dolarów. Tak jak w przypadku Bommera, Mazurkiewicz zaplanował, że otruje swoją ofiarę cyjankiem, który dosypał Wiktorowi do herbaty. Poczekał, aż trucizna zacznie działać, a następnie przeszukał kieszenie mężczyzny, w których znalazł 6000 zł, kękartę oraz inne dokumenty. Zwłok pozbył się, wkładając je do łódki, która popłynęła z prądem Wisły. Wiktora Zarzeckiego uznano za zmarłego w roku 1946, a elegancki morderca przyznał się do popełnienia zbrodni dopiero po 10 latach, zeznając, że cyjanek wziął z urzędu probierczego przy ulicy Kanonicznej w Krakowie. Kolejną ofiarą był Władysław Brylski, który w odróżnieniu od dwóch pierwszych mężczyzn nie został otruty, lecz postrzelony w tył głowy. Brylski był przedwojennym ekspedytorem Kuriera Codziennego, jednak po wojnie zajmował się głównie handlem, w szczególności sacharyną, która z powodu braku cukru stała się towarem luksusowym. Podobnie jak za pierwszym razem i drugim, Mazurkiewicz zaproponował Brylskiemu kupno 2 złotych bransoletek w bardzo korzystnej cenie. Zaledwie miesiąc później handlarz zgłosił się do Mazurkiewicza z propozycją sprzedaży dolarów, co przypłacił życiem. Elegancki morderca wzbogacił się na tej zbrodni o 160 tysięcy złotych. Ciała pozbył się, topiąc je w Wiśle, dociążając dodatkowo dużym kamieniem. Trochę ponad 3 miesiące później Mazurkiewicz zamordował kolejnego mężczyznę, Józefa Tomaszewskiego, którego nagie zwłoki wyrzucił do rowu we wsi Brodła. Wszystko poszłoby całkiem sprawnie, gdyby nie fakt, że samochód wówczas budził niemałe zainteresowanie wśród wiejskiej ludności. Jak zeznali potem, elegancki mężczyzna przyjechał od strony Krakowa i zatrzymał się na polnej drodze prowadzącej do pobliskiego lasu, aby wyrzucić do przydrożnego rowu mały pakunek. W momencie, gdy wycierał siedzenie pasażera, podszedł do niego zainteresowany samochodem mężczyzna. Zestresowany Mazurkiewicz, chcąc jak najszybciej odjechać, wpadł do rowu tylnymi kołami. Pomógł mu miejscowy chłop, otrzymując w zamian 60 zł. Mieszkańcy Brodeł dosyć szybko odkryli, że tajemniczym pakunkiem było ciało. Już następnego dnia krakowski wydział kryminalny rozpoczął poszukiwania eleganckiego kierowcy. Na ich szczęście jeden z mieszkańców wsi zapisał numer rejestracyjny pojazdu A26064. Zidentyfikowano również zwłoki należące do Józefa Tomaszewskiego, krakowskiego bankowca, który przed wojną prowadził kantor na Dworcu Głównym, a w czasie okupacji sklep galanteryjny na ulicy Długiej. Wychodząc z domu, mężczyzna zabrał ze sobą 200 tysięcy złotych i poinformował żonę, że planuje zakupić dużą sumę dolarów, co miało być interesem jego życia. Milicja dosyć szybko ustaliła, że kierowcą samochodu był Władysław Mazurkiewicz, na co przerażony Władysław szybko skontaktował się z mecenasem, Henrykiem Woliszem, tłumacząc, że nastąpiła pomyłka, ponieważ faktycznie jechał tamtą drogą,
ale do zakonu Bernardynów w Falwerni. Jak wcześniej wspominałem, Mazurkiewicz uchodził za nietykalnego. No i tak było również tym razem. Jego sprawę prowadził prokurator Edward Jaśko, bliski znajomy Władysława. Z kolei alibi zapewniła mu niejaka Agnieszka Risenhorst-Reiss, która zeznała, iż towarzyszyła Mazurkiewiczowi w drodze do zakonu, a także ojciec Serafin Potoczny, do którego zmierzali. Kobieta potwierdziła, że wracając wpadli tylnymi kołami do rowu i dlatego też mieszkańcy wsi zapamiętali twarz jej towarzysza. Eleganckiego mordercę wypuszczono z aresztu po niecałych 4 miesiącach od znalezienia ciała Tomaszewskiego. Co więcej, śledztwo zostało umorzone, a prokurator stwierdził, że tamtego dnia po wsi jeździły 2 takie same samochody i obydwa wpadły do rowu. Jeden należał do Mazurkiewicza, a drugi do mordercy. Dzięki posiadanym znajomościom Władysław mógł cieszyć się wolnością i korzystać ze skradzionych pieniędzy ofiary. Poza przeznaczeniem ich na honoraria dla adwokatów, wykorzystał ich znaczną część na grę w karty. Po procesie, który uznano za porażkę, wielu świadków bało się zeznawać przeciwko Mazurkiewiczowi, który posiadał wyjątkowo dobre i mocne koneksje. Pomimo wpadki, elegancki morderca nie przestał mordować i po nieco ponad 3 miesiącach miał na celowniku kolejną ofiarę, którą był niejaki Jerzy de Leveux, sąsiad Władysława z kamienicy przy ulicy Biskupiej 14. Jerzy pochodził ze szlacheckiej rodziny, a w czasach okupacji znacznie powiększył swój majątek, handlując z Niemcami. Z sąsiadem planował zrobić interes na skórze podeszwowej, która miała być do odebrania w klasztorze na Bielanach. Podobnie jak w przypadku poprzednich morderstw, elegancki morderca zabił Jerzego strzałem w głowę i zabrał ze sobą wszystkie kosztowności mężczyzny, a były to szwajcarski zegarek Doxa, 1000-dolarowy banknot, złota obrączka oraz bursztynowa cygarniczka. Następnie udał się na plażę nad Wisłą, gdzie opalał się i kąpał, czekając aż plaża opustoszeje. Razem z ciałem utopił swój pistolet. Wkrótce w kuluarach zaczęły krążyć plotki, jakoby Jerzy miał uciec za granicę przed komunistami lub zginąć przy jakimś interesie ze skórą. Mazurkiewicz w tym czasie pozbył się zdobytych łupów należących do Jerzego. Zegarek sprzedał w Niemczech za marki, z kolei dolary ukrył w garażu. Równocześnie podsycał krążące po mieście plotki, aby przypadkiem nie stać się podejrzanym. Podobno po tym morderstwie Mazurkiewicz skończył z zabijaniem na kilka lat. Jednak nie do końca wiadomo, czy jest to prawda. Zyskał w tym okresie bardzo dobrą opinię. Był szanowany i lubiany wśród mieszkańców Krakowa. Pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu, a także jako przedstawiciel handlowy wytwórni win. Ponadto orzekał w kolegium karno-administracyjnym i stał się ekspertem od motoryzacji. Kwitło również życie uczuciowe Władysława, który zbliżył się do żony zamordowanego sąsiada, Jadwigi de Leveux. Kobieta obdarzyła go zaufaniem do tego stopnia, że oddała mu na przechowanie swoje kosztowności, w tym futra i złoto. Mazurkiewicz obiecał jej nawet małżeństwo, jednak kiedy Jadwiga zaczęła dopominać się o zwrot dolarów, Władysław zabił ją na jednej z ich schadzek w swoim garażu. Tego samego dnia zamordował również siostrę kochanki, Zofię Suchową, która wiedziała o ich spotkaniu. Następnie elegancki morderca zakopał ich ciała w garażu, pokrywając grób warstwą cementu i dywanem.
podobnie jak w przypadku zniknięcia Jerzego de Leveux, zaczął rozsiewać plotki, iż Jadwiga wraz z siostrą dołączyła do męża, uciekając przed komunistycznym reżimem. Jak wiadomo, nie ma zbrodni doskonałej, co również potwierdził przypadek Mazurkiewicza, który pewny swoich umiejętności i znajomości postanowił zaatakować po raz kolejny. Jego ofiarą miał być tym razem Stanisław Łopuszyński, 35-letni marynarz, któremu Władysław miał pomóc w sprzedaży zegarków pochodzących z przemytu. W tym celu mężczyźni udali się do Zakopanego. Wracając do Krakowa, elegancki morderca strzelił w tył głowy śpiącego towarzysza. Jakież było jego zdziwienie, gdy Łopuszyński ocknął się i spytał, co go tak ogłuszyło, co to był za duży huk. Wystraszony Mazurkiewicz stwierdził, iż dla żartu strzelił z żabki. Stanisław nie dopytywał o nic więcej i poprosił Władysława o podwiezienie do lekarza, żeby opatrzyć niewielką ranę. Jako że był winny Stanisławowi pieniądze, zaproponował mu swój samochód. Opla Olimpię, który Stanisław z radością przyjął. Po kilku dniach Stanisław zaczął miewać coraz częstsze i dotkliwsze bóle głowy. Dlatego udał się do szpitala, w którym wykonano mu prześwietlenie. Lekarze ze zdumieniem oznajmili mężczyźnie, iż w jego głowie tkwi pocisk z broni kaliber 6,35 mm, który zatrzymał się na kości potylicznej. Łopuszyński został poddany operacji, a następnie przesłuchany przez posterunkowego Józefa Romanowskiego. To właśnie ta kula sprawiła, że zbrodnia Mazurkiewicza nie była doskonała. To przez nią trafił do aresztu, pomimo straszenia przesłuchujących go milicjantów swoimi wpływami i znajomościami. Tłumaczył również, że Stanisław Łopuszyński podczas ich wypadu do Zakopanego zniknął na kilka godzin i spędził noc poza hotelem, wracając nietrzeźwy. Pomimo oporu i wielu prób udowodnienia swojej niewinności, Mazurkiewicz usłyszał zarzuty. Zlecono wtedy przeszukanie jego mieszkania i garażu. Jednak dopiero po drugiej rewizji odnaleziono ciała dwóch kobiet, do których zabójstwa przyznał się ostatecznie elegancki morderca. Przyznał, że powodem zbrodni była przyczyna materialna i ekonomiczna. Milicja próbowała przypisać mu wszystkie niewyjaśnione zbrodnie i zaginięcia z ostatnich lat. Jednak Mazurkiewicz nie przyznawał się do żadnych zarzutów. Dopiero kiedy zastraszyli go aresztowaniem jego starego, schorowanego ojca, Mazurkiewicz opisał ze szczegółami wszystkie swoje morderstwa. Podejrzenia padły również na jego żonę, aptekarkę, która miała dostarczać mu cyjanek. Jednak elegancki morderca wziął całą winę na siebie. Akt oskarżenia Mazurkiewicza składał się z 29 stron, a materiał dowodowy z 5 tomów akt, 3000 stron maszynopisu i kilkudziesięciu dowodów. 30 sierpnia 1956 roku o godzinie 14 ogłoszony został wyrok. 8-krotna kara śmierci, z czego pierwsze 5 zamieniono na mocy amnestii na 15 lat pozbawienia wolności. Mazurkiewicz trafił do celi śmierci na Montelupich, a wyrok wykonano 29 stycznia 1957 roku po spełnieniu jego ostatniej woli, jaką było spotkanie z macochą Stanisław. O 19.20 został skierowany do pomieszczenia z zapadnią. Po 20 minutach lekarz stwierdził zgon 44-letniego Władysława Mazurkiewicza. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.